Już w środę podczas sesji Rady Miejskiej suwalscy samorządowcy pochylą się nad kilkoma ważnymi dla mieszkańców tematami. Opieka wytchnieniowa będzie jednym z nich. Codzienne, całodobowe sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą ze znaczną niepełnosprawnością jest ogromnym wyzwaniem i fizycznym, i psychicznym. Opiekunowie wykonują wszelkie czynności przy podopiecznym, niezależnie od pory dnia czy nocy. Swoje zadania wykonują nierzadko kosztem własnego zdrowia. To ciężka praca bez prawa do urlopu. Suwalski samorząd zamierza podjąć uchwałę gwarantującą opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dotkniętych ciężką niepełnosprawnością. W realizacji opieki wytchnieniowej uczestniczyć będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej Kalina, przewiduje projekt uchwały. W ramach pieniędzy przyznanych z budżetu państwa możliwy będzie okresowy pobyt dzienny zastępczego opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w łącznym wymiarze ponad 2700 godzin dla 12 osób. Koszt realizacji tego zadania to ponad 90 tysięcy złotych. Drugą formą wsparcia jest całodobowy pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Tutaj w skali 2023 roku będą mogły skorzystać z opieki 4 osoby w łącznym wymiarze 56 dni. Takie rozwiązanie będzie sfinansowane kwotą bliską 37 tysiącom złotych. Według uchwały, którą, miejmy nadzieję, radni zaakceptują, ustalone zostaną limity w korzystaniu ze wsparcia. W przypadku dziennego pobytu zastępczego opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej próg wynosi 240 godzin w roku na osobę. W przypadku przekazania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym w ręce DPS Kalina okres odpoczynku od codziennych trudów wyniesie maksymalnie 14 dni w roku. Ze środków budżetowych opłacone będzie, co oczywiste, również wyżywienie podopiecznego. Uczestnicy programu nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z okresowym przekazaniem opieki. Nowy program opieki wytchnieniowej jest szerszy niż świadczone do tej pory wsparcie. W 2022 roku z możliwej wyłącznie dziennej opieki wytchnieniowej skorzystało 14 osób. Średnio rocznie na jednego uczestnika programu przypadało około 170 godzin. Według nowych zasad ma być o 70 godzin więcej. Trudno też nie docenić dwutygodniowego turnusu w Kalinie.